Szczęść Boże, pozdrawiam drogich słuchaczy Bożego Słowa, tych, którzy oglądają program na kartach Ewangelii. Dziś już druga niedziela Wielkiego Postu. Czas nawracania, czas zadumy nad swoim życiem, czas przemiany naszych serc. Dlatego właśnie dziś posłuchajmy Ewangelii o przemienieniu Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Scena przemienienia się Jezusa na górze Tabor. Chrystus zabiera ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i wchodzi z nimi na wysoką górę Tabor. Wdrapuje się wręcz. Jeśli ktoś z was był z pielgrzymką w Ziemi Świętej, to w programie każdej takiej pielgrzymki jest góra Tabor. Dziś wjeżdża się na nią małymi busikami, krętą drogą, przygotowaną specjalnie. Można i wchodzić o własnych siłach, na własnych nogach. Ale kochani, ponad 2000 lat temu tak ładnie nie było. Wdrapywali się jakimiś ścieżynami po kamieniach, po skałach. I dlatego słyszymy w Ewangelii, że uczniowie byli zmęczeni, przysnęli. Nie dziwimy się im. Trudna wyprawa w góry. I wtedy tam na szczycie góry Tabor dokonało się wielkie wydarzenie. Przemienienie się Jezusa. W liturgii wspominamy to wydarzenie 6 sierpnia. Chrystus się przemienił. Jak czytamy, Jego odzienie stało się lśniąco białe. Zjawili się prorocy, Mojżesz i Eliasz. Jezus rozmawiał z nimi. Ci apostołowie, kiedy się ocknęli, przebudzili się, nie wiedzieli, co mają robić. Nie wiedzieli, co mają mówić. Mówili: może postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedzieli, co się w tej chwili dzieje. Chrystus się przemienia. I kochani, my też mamy się przemieniać. Nie chodzi o to, że Chrystus był jakimś innym złym i teraz przemienia się na dobrego. Przecież znamy Chrystusa, naszego Mistrza i Zbawiciela. Ale jak ma wyglądać nasza przemiana? To, co się stało ponad 2000 lat temu, zostawmy teraz. Mamy czas Wielkiego Postu. Jak mówiłem w minioną niedzielę, żeby to nie był kolejny Wielki Post w naszym życiu, który nam tak, o, przeleci. Któryś raz. Trzeba coś zrobić. Trzeba się umieć przemieniać. Bo my, jako ludzie, z natury jesteśmy grzeszni. I mamy się z czego przemieniać w dobro. I ten święty czas Wielkiego Postu jest ku temu wspaniałą okazją. Dlatego wykorzystujmy każdą chwilę do czynienia dobra. Przemieniajmy swoje życie. Jak w jednej z pieśni wielkopostnych śpiewamy: nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas. Gdy Chrystus puka w drzwi, może już ostatni raz. Właśnie, może już ostatni raz.
A ilu z tych, którzy w zeszłym roku jeszcze byli w Wielkim Poście, może na Drodze Krzyżowej, może na Gorzkich Żalach, i ten post im tak oprzeminął, a dzisiaj już ich nie ma z nami? I oni by mogli zaśpiewać. Chrystus zapukał ostatni raz, bo nikt nie zna dnia ani godziny. Więc siostro i bracie, nie ze strachem w sercu, ale z miłością do Pana Jezusa przemieniaj swoje życie, swoje serce. Od tego jest czas świętych rekolekcji wielkopostnych w parafiach. Przede wszystkim spowiedź wielkopostna, czy też już świąteczna. Gorzkie żale, droga krzyżowa, nabożeństwa Wielkiego Postu, w których mamy uczestniczyć, w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Mamy rozważać z Chrystusem Jego drogę krzyżową, a nie przyjść jak widownia do teatru, bo ksiądz coś czyta, a ministranci z krzyżem sobie spacerują od stacji do stacji. Podejmij wysiłek i zastanów się, przepraszaj przy każdej stacji Pana Boga za swoje grzechy. Tu przemieniaj swoje serce. Gdy przyjdziesz na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, albo ksiądz może coś fajnego powie, a wcześniej trzeba pośpiewać i to tak ładnie się śpiewa, taka ładna melodia. Ale zastanów się nad słowami tych pieśni w gorzkich żalach. Kochani, my też możemy takie swoje gorzkie żale śpiewać i przepraszać Chrystusa za to, co było złe, bo jest za co przepraszać. Więc dzisiaj to wydarzenie z góry Tabor niech będzie dla nas zachętą do przemiany naszego życia, naszego serca, naszej rodziny. Mamy szerokie pole do popisu. Naprawdę mamy. Tylko trzeba chcieć. Chrystus do nas wyciąga dłoń i mówi: ja Ci pomogę. Ja Ci daję nabożeństwa, ja Ci daję spowiedź, ja Ci daję rekolekcję. Ja Ci daję, tylko Ty wyciągnij swoją rękę i powiedz: Panie Jezu, poprowadź mnie. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój, przez ten święty czas Wielkiego Postu. Amen. Szczęść Wam Boże, błogosławionej, radosnej niedzieli.